Dwa tygodnie temu mówiłem o tej fascynacji Chrystusa Kościołem. Nie wiem, czym on jest tak zafascynowany, jak patrzę na siebie, ale jest napisane, że on namiętnie, gorąco, z pełnym oddaniem i poświęceniem kocha Kościół. My często, nam dużo brakuje do tego miłowania, tak jak on. Jego to jeszcze. Ale z Kościołem czasami nam wychodzi gorzej. Mówiąc Kościół, rozumiecie, mam na myśli nas, ludzi. Ale dobrze i dzięki Bogu, że nie, miłość to nie jest, nie mieści się to pojęcie miłości w uczuciu. Bo gdyby tak było, to by świat zupełnie wariował. A niektórzy rzeczywiście wariują. Myśląc, że miłość to jest tylko uczucie. Bo raz mam takie uczucia, raz mam takie uczucia. A kiedy Bóg mówi, że mam miłować, to nie zwraca się tylko do moich uczuć, ale zwraca się do mojego umysłu i do mojej woli. Do moich decyzji. Do moich postanowień. I mówiłem, jak bardzo ważne jest, żeby Kościół budował, to nie ja mówię. Słowo Boże tak mówi i w wielu miejscach nas zachęca do tego, abyśmy budowali się nawzajem w ten przybytek, dom duchowy. Pamiętacie? A list do Efezjan 4,16 zdradza nam, że każdy z nas w tej budowli, w tym organizmie, w tym ciele Chrystusa jest tak ważny, że to błogosławieństwo od Boga nie przepływa tylko przez jednego. Nawet najbardziej świętego. Ale to błogosławieństwo z głowy Kościoła płynie przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, przez wszystkie członki i te wzajemnie zasilające się stawy. Każdy z nas coś ma od Pana, co może dzielić i przekazywać innym i błogosławić innych. I to jest coś niezwykłego w Kościele. Że nie ma monopolu, nikt jeden. Ale ile czerpiesz z Chrystusa osobiście, to też tyle będziesz mógł wylewać na Kościół. Ile czerpiesz z tego świata, będąc w Kościele, będziesz tą truciznę świata wylewał na Kościół. Ale mówimy o budowaniu, a nie o niszczeniu Kościoła. A więc kiedy dbamy o swoje życie i czerpiemy z Chrystusa, to będziemy przekazywać i dawać dla Jego ciała to wszystko, co najlepsze. I kiedy staniemy przed Nim, odbierzemy pochwałę i nagrodę. Niektórzy wierzący myślą, że mogą robić w Kościele, co im się żywnie podoba. Mogą żyć, jak im się żywnie podoba. I że nigdy za to nie zapłacą. Ale zapłacą. Każdy z nas, śpiewaliśmy tej pieśni, która była też śpiewana, śpiewamy ją tak z takim nastrojem i tak fajnie, nie? Śpiewamy to, co siałeś, będziesz zbierał. Sami nie wiemy, że śpiewamy sąd. To, co siejesz, będziesz zbierał. I od tego nie ma ucieczki. Wiecie, jeżeli posieję dobre rzeczy, będę zbierał dobre rzeczy. Posieję złe rzeczy, na pewno będę zbierał złe rzeczy. I nie spodziewaj się, jeżeli gdzieś tam złość, zgorzknienie, jakieś dziwne inne rzeczy, że później nagle zbierzesz jakiś słodki, dobry owoc dla siebie. Nie zbierzesz. To jest niemożliwe. To, co siejesz, będziesz zbierał. A więc dbajmy o to ziarno. Ziarno Bożego Słowa, aby budować siebie, bo jeśli będę budował siebie przed Panem, będę budował Kościół. I kiedyś Pan, stanę przed Panem i Pan mówi: było fajnie, super. Cieszę się, że mogłem na Tobie polegać. Byłeś tym dobrym naczyniem w moim ręku. Bo Kościół ma wielkie zadanie do wykonania. Najważniejsze zadanie do wykonania i wszyscy o tym doskonale wiemy. I chcę mówić o drugiej rzeczy, która jest istotnie ważna, kiedy budujemy Kościół. Dwa tygodnie temu skupiałem się na tym, co na tym wewnętrznym życiu Kościoła. A teraz chcę się skupić na tym,
że jeżeli Kościół ma się budować, musi działać na zewnątrz, patrzeć na zewnątrz. Bo tak naprawdę, kiedy Kościół zamknie się tylko dla siebie, umiera. Kościół nie został pozostawiony po to, żeby czekać na Pana w zamknięciu dla siebie, ale zostaliśmy pozostawieni po to, aby budować siebie i aby innych włączać do tej budowli poprzez zwiastowanie im najlepszej nowiny na świecie. Wiecie, jak ludzie wydzwaniają też do was co chwilę, ktoś tam mówi, że ma takie dobre masaże, tam jakieś badania, leki, coś na serce, coś na nerwy, coś tam. Każdy reklamuje swoje i ja staram się być cierpliwy dla tych ludzi i uprzejmy, bo wiem, że to jest ich praca. Gdybym ja miał tak pracować, a traktowaliby mnie opryskliwie, byłoby to nieprzyjemne. To jest ich praca, ale zachwalają. My mamy najlepszy towar. Dobrą nowinę. Mamy tego, który jest Bogiem i Zbawicielem. I chciałbym mówić, jak bronić stanowiska Biblii. Czasami myślimy, że jak będę super wykształcony z kilka fakultetów, to obronię stanowisko Biblii. Nie obronisz. Wiecie, bo to wcale nie działa na zasadzie intelektualnego przekamarzania się czy udowadniania. A więc chciałbym na ten temat pomówić, bo mamy budować Kościół. Mamy nawzajem się budować i zachęcać, napominać, ale też mamy być tymi, którzy ten Kościół budują poprzez zwiastowanie Chrystusa, aby nowi ludzie byli dobudowywani do tej budowli, którą jest Kościół. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie razem ze mną pierwszy list Piotra, 3 rozdział. I będę czytał od 13. Trzeci rozdział pierwszego listu Piotra, od 13 wiersza do 16. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Kiedy myślimy o ewangelizacji, myślimy o tym dzieleniu się tą najlepszą nowiną, nowiną, której przyjęcie lub odrzucenie decyduje o tym, gdzie kto spędzi wieczność, to zauważyłem kilka ważnych rzeczy na początek. Moi drodzy, Słowo Boże nam mówi, że Bóg spogląda z nieba na ludzi. W Psalmie 14, od 1 do 6 wiersza, tam czytamy, że Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, kto szuka Boga. I jak myślicie, co Bóg widzi? Widzi tłumy ludzi, którzy Go szukają. Tam dalej psalmista mówi, wszyscy odstąpili. Wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. Czy są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Ale Pana nie wzywają. A więc nie ma zbyt dużego zainteresowania. Chociaż dzięki Bogu, tak jak wczoraj na tym spotkaniu, mogliśmy słyszeć świadectwo małego chłopczyka, który to, co powiedział, jest tak dojrzałe. On ma pragnienie Boga. On szuka Boga. On chce mieć społeczność z Bogiem. I on na tyle, na ile rozumie, robi wszystko, aby wejść w tą relację z Bogiem. Ale dużo ludzi nie jest takich. A więc ludzie odstąpili od Boga. Żyją po swojemu. Są zafascynowani
czymś innym, mają inne fascynacje. Mało jest twardzieli. Twardzielem nazywam tych, którzy świadomie, jasno, otwarcie wyznają Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Bo reszta to słabeusze. Bo naprawdę trzeba być odważnym, żeby wyznać Jezusa. Bo tchórz nie musi tego robić. Biblia nam mówi, że człowiek ten zmysłowy nie jest w stanie zrozumieć Bożych rzeczy. Są dla niego głupstwem. Dla nas kiedyś były głupstwem. Jak bardzo baliśmy się, żeby ktoś nam nie zburzył naszego świata, który już mieliśmy w jakiś sposób poukładany, ale dzięki Duchowi Bożemu, dzięki Duchowi Świętemu mogliśmy zobaczyć, że jesteśmy w błędzie, że jesteśmy w ciemności, że potrzebujemy naprawdę Boga. A więc Bóg bada, czy ktoś z ludzi Go szuka. To było w Starym Testamencie i to jest w Nowym Testamencie. To jest prawda. Chciałbym, żebyście zobaczyli, że Bóg patrzy, przepatruje ziemię i bada, czy ludzie Go szukają, czy jest ktoś, kto będzie mógł, czy będzie chciał odpowiedzieć na Jego poselstwo, na Jego wezwanie. Mamy też tą świadomość, że nie tylko ludzie są w ciemności, duchowej ciemności, z powodu grzechu i nieprawości w swoim życiu, bo grzech totalnie nas zaciemnia. Nawet wierzący ludzie, kiedy wchodzą w grzech, tracą zmysł Boży. Zaczynają głupieć. Zaczynają nazywać zło dobrem, zaczynają usprawiedliwiać swój grzech. Grzech rzeczywiście zwodzi, zaślepia, niszczy. Ale do tego wszystkiego jeszcze na dokładkę jest ktoś, kto stoi za tym zwodzeniem, za tym ogłupianiem. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan 6:12: bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami i tak dalej, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I my jesteśmy świadomi tego. Kiedy zaczynamy ewangelizować, czy zaczynamy się przymierzać do tego, aby dawać świadectwo komuś, sam wiesz, ile zaczyna ci to kosztować duchowej walki i zmagania. Jakie myśli zaczynają przychodzić do twojej głowy? Lęk gdzieś się pojawia, obawa przed wyśmianiem, przed lekceważeniem, a może nie teraz. Jest ogromna walka. Czasami może mówimy, aha, jutro spróbuję. Może jutro się uda. Dzisiaj może nie. A więc mamy tą świadomość tej duchowej walki, tej ciemności, zaślepienia w sercu człowieka i tej duchowej walki. Pomimo wszystko Bóg ciągle patrzy na ziemię, bada i szuka ludzi. Nie tylko szuka. Wiecie, że dokonał zbawienia w Chrystusie. Wiemy o tym, że posłał Ducha Świętego. A więc on robi wszystko, żeby ludzie zaczęli w jakiś sposób się nim zainteresowali, aby na niego zwrócili uwagę. I druga jeszcze myśl tutaj, zanim wrócę do tego tekstu, który czytaliśmy, to, że my nie jesteśmy sami w tej duchowej walce i w tym zmaganiu się z tym, co jest w sercach ludzi. Po pierwsze, mamy upoważnienie. Nie zawsze czujemy się, że mamy upoważnienie. Gdybyś dostał jakiś specjalny, jakąś wejściówkę gdzieś, ktoś cię upoważnił, dał ci, to byś chodził z wypiętą klatką i ja tu jestem gość, ja tam mogę wejść, inni nie, ale ja tak. Bo ktoś cię upoważnił. Bóg dał nam upoważnienie. W liście 2 Koryntian 3:6 Paweł mówi, uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. W 5 rozdziale w wierszu 19 i 20 mówi, powierzył nam słowo pojednania. Przez nas Bóg upomina. W miejsce Chrystusa prosimy. Mamy niesamowite upoważnienie. Wiecie, nieraz złapałem się na tym, że sobie myślę, no, kim ja jestem? Co mam do zaoferowania? No, ten robi to, tamten robi to. Co ja robię?
Zapominamy o tym, że Bóg dał nam niesamowity przywilej i niesamowite upoważnienie do tego, abyśmy o Nim opowiadali, abyśmy o Nim mówili. Bo gdzie ludzie znajdą rozwiązanie dla swoich brzemion, dla swoich lęków, dla tego wszystkiego, z czym borykamy się w życiu? Gdzie znajdą? Jest tylko jedno wyjście, jedno rozwiązanie, jedna osoba, którą ty i ja znamy. I nie muszę nic wymyślać. Znasz ją, jeśli swoje życie oddałeś Bogu, znasz Go. I wystarczy, że po prostu powiesz o tym, co On dla ciebie zrobił. Bo masz upoważnienie. Masz nawet rozkaz od Niego, aby iść i powiedzieć. On nie powiedział tak, jak do niektórych mówił, żeby nic nie mówili. Były takie sytuacje, że uzdrawiał, mówi, żeby nikomu nic nie mówił. Ten czas minął. Teraz idź i mów. Mówimy o budowaniu Kościoła. Kościół musi być budowany. Nie tylko wewnętrznie, on musi być budowany o te nowe członki, o te nowe żywe kamienie. Albo te kamienie, które mają stać się żywymi, aby być przyłączonymi, aż Jezus Chrystus przyjdzie. Dlatego On mówi, masz upoważnienie, idźcie tedy i czyńcie uczniami. Mamy zabezpieczenie. Też o tym zapominamy. Kiedy pójdę i będę głosił, kto ze mną będzie? Ale Bóg daje nam swoje zapewnienie i zabezpieczenie. Oto ja jestem z wami, tak? Aż po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wiecie, czytałem taką historię z II wojny światowej. Człowiek, który mieszkał w Krakowie, przemysłowiec niemiecki, którego firma pracowała na rzecz zbrojeń dla Niemców. Wiadomo. Ale to był człowiek głęboko wierzący, bojący się Boga. I jak Rosjanie wkroczyli, wywieźli go na Syberię razem z innymi. Nie wiedzieli, kim jest. Gdyby wiedzieli, że on prowadził ten zakład, od razu by go zastrzelili. Ale jeszcze wtedy nie wiedzieli. Oni zrobili to później. On kochał Boga. Tam w tych obozach na Syberii ci ludzie, jeńcy niemieccy, no, byli traktowani w taki sam sposób, jak oni traktowali jeńców. Wstawali bodajże o 6 rano, czy o 5. Do wieczora pracowali na marnym wyżywieniu. A ten człowiek, ten wierzący Niemiec, miał takie głębokie pragnienie, aby tym ludziom, którzy są w tak beznadziejnej sytuacji i większość z nich już na pewno nie wróci, aby dzielić się Ewangelią. I wyobraźcie sobie, że on rozmawiał ze strażnikami i on zaproponował, że chciałby do tych wszystkich jeńców przed wyjściem do pracy głosić im Ewangelię przez pół godziny. Że tak powiem, zakpili sobie z niego. Znaczy w tym znaczeniu, że powiedzieli bardzo dobrze. Zgodzili się, żeby on głosił. Tylko, że wszyscy musieli wstać godzinę wcześniej. Wyobraźcie sobie, mróz minus 40 czy 50. Ciężka praca, brak wyżywienia. A tu jeszcze jakiś człowiek ośmiela się coś takiego zaproponować, aby zabrać im wypoczynek, tą godzinę snu jeszcze wyrwać. Ale muszę wam powiedzieć, że chyba nie było większych narzekań. Kiedy oni się budzili, kiedy byli budzeni i aby tam stawać, on stawał na tym mrozie, ci ludzie stali na mrozie. On otwierał swoją Ewangelię i zaczął głosić im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o Bożej łasce, przebaczeniu. I ci twardzi żołnierze, niemieccy jeńcy, nie jeden płakał. I nie jeden tam. To była ich ostatnia szansa. Oddawali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Masz upoważnienie. Masz nakaz, aby dać światło tam, gdzie go nie ma.
aby dać nadzieję tam, gdzie jej nie ma. Bo nikt w tym świecie nie jest w stanie pomóc człowiekowi, rozprawić się z tym, z czym tylko Jezus, z czym Bóg może się rozprawić, z naszym grzechem i wiecznym potępieniem. A ty i ja mamy od Niego upoważnienie, aby iść i głosić i mówić. Jak pytasz? Powiedz po prostu to, co On dla ciebie uczynił. I nie martw się o resztę. Bój toczymy. Czasami ten bój jest nie tylko z mocą ciemności, z samym sobą. Z naszym lenistwem, z naszym strachem, z naszą obawą. Bój toczymy. Ale On cię uzdolnił, jest tak napisane. Bo wierzę, że nie tylko apostoła Pawła uzdolnił. Uzdolnił ciebie i mnie. Dał tobie i mnie miarę wiary. I mówi, jestem z tobą. I ten chrześcijanin, ten niemiecki chrześcijanin, przez wiele tygodni to było jedyne słowo nadziei, żywe słowo, które pośród całego tej ciemności, tej beznadziei dawało Boże światło i Boże życie dla niejednego, który już może po dniu pracy, czystego dnia pracy już nie wrócił, bo zginął po drodze z wycieńczenia. Jezus mówi, nie zostawię was samych. Macie mo... Pośle wam Pocieszyciela. Moi drodzy, a więc On jest z nami. Mam Jego upoważnienie, On jest ze mną. Więcej, On daje mi swojego Ducha Świętego, Jego moc, abym głosił z Jego siłą przekonania, nie w mojej mądrości i sile. Kościół ma wziąć moc. Człowiek Boży ma wziąć moc. Mamy wziąć moc Ducha Świętego, aby być Jego świadkami, bo On dał nam rozkaz. Po czwarte, jak powiedziałem, mamy potężne poselstwo. Tam, gdzie się wydaje, że już nic nie jest w stanie pomóc. Ze względu na to, ile masz lat, wiemy, że Bóg używa bez względu na wiek, na wykształcenie i pochodzenie. Bóg używa nawet małe dzieci. I pamiętacie, w II Królewskiej, w 5 rozdziale czytamy o takiej małej dziewczynce, która została podczas jednego łupieżczej wyprawy zabrana od swoich rodziców przez Syryjczyków i trafiła do domu Namana. Nie wiemy, ile lat miała. Musiała mieć kilka. Ona dobrze znała proroka Elizeusza. A więc interesowała się sprawami wiary. Była zafascynowana tym prorokiem. No kto nie byłby zafascynowany kimś, kto wzbudza, wskrzesza zmartwych, kto wyciąga z wody siekierę, o tak sobie rzuca kij i ta siekiera wypływa. Kto nie byłby zafascynowany? I widzi swojego Pana. Właściwie wroga, że jest trędowaty. Widzicie, tam jest ciekawa rzecz o Namanie powiedziana, że Bóg przez niego dawał zwycięstwo Syryjczykom. Bóg błogosławił pogan. Mamy wiele takich przykładów. Bóg dawał zwycięstwo. Tylko jedna rzecz, był trędowaty. Ale ta dziewczynka miała poselstwo. Ona nie kombinowała, nie mówi, jak będę bardziej wykształcona, bardziej przeszkolona, bardziej, chociaż to są ważne rzeczy. Ona znała, że jest ktoś, kto może pomóc. I ty i ja wiemy, że ktoś może pomóc, moi kochani. I mówi raz do swojej pani, gdyby mój Pan nam spotkał się z prorokiem Elizeuszem, on by mu na pewno pomógł. Ona powiedziała to pani, a za chwilę już Naman wiedział i król wiedział. Dobre rzeczy też się rozchodzą. I znamy tą historię. Jedno świadectwo małej dziewczynki zmieniło całe życie Namana, który swoje życie powierzył Bogu. Bo tak czytamy. On swoje życie, ten pogański dowódca, swoje życie powierzył Bogu.
Tak więc mamy upoważnienie. Mamy zabezpieczenie w Jego obecności. Mamy obietnicę Ducha Świętego. Masz poselstwo najwyższej wagi. I teraz Piotr mówi tak. Bądźcie gorliwymi rzecznikami dobrego. Nawet gdybyście mieli cierpieć z powodu tego dobrego, to bądźcie gotowi cierpieć. Bo to jest naszą chlubą. Jeśli cierpimy dla imienia Jezus, jeśli ktoś nas zlekceważy dla imienia Jezus, to wiedz, że stajesz się uczestnikiem Jego chwały i kiedyś tam w niebie to będzie coś policzone na Twoją korzyść. Nie musimy się bać. Nie musimy się lękać. I tutaj apostoł Piotr daje nam radę. Jak właściwie bronić tego poselstwa? Czy w jaki sposób ono będzie obronione? To poselstwo, które mam, które sam doświadczyłem, sam przeżyłem. Pierwszą rzeczą, którą mówi, w wierszu 15, Chrystusa Pana poświęcaj w swoim sercu. Słuchajcie, jeżeli Chrystus dla mnie, dla ciebie nie jest najważniejszy, jeżeli On naprawdę nie jest uwielbiony w twoim sercu, jeżeli On naprawdę nie jest uczczony w twoim sercu, to słowo poświęcajcie z tym samym słowem, które jest użyte w modlitwie pańskiej. Święć się imię Twoje. Nie mówię tylko w zgromadzeniu. Chociaż cieszę się, jak ludzie wierzący stają w zgromadzeniu i zaczynają wielbić Pana. Nie tylko w sercu cicho, ale otwierają usta i błogosławią Pana, bo co jest w sercu? Jest tak napisane? Jest czy nie? Co jest w sercu, to jest na ustach. Więc nie bójmy się tego. Kiedy uwielbiamy Pana, ale tam jest napisane, poświęcaj Chrystusa. Niech On dla ciebie jest tą najwyższą świętością. Nie tylko w zgromadzeniu. Wszędzie, gdzie jesteś. Wszędzie, gdzie jesteś. Nie zawsze mam fajne sny. Ale tej nocy miałem bardzo ciekawy sen. Łącznie śniło mi się, że z premierem szedłem tak z ramię w ramię. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Ale to nie jest najważniejsze. To, co było najlepsze w tym śnie, to, że jestem gdzieś, nie wiem, Przemyśl, nie Przemyśl, skąd ja się tam znalazłem, na jakimś rynku. Jest ciemno, a ja zaczynam śpiewać. Jezus. I słyszę nagle, że ten głos tak kapitalnie, ja tak pięknie śpiewam w tym momencie, w tym śnie, i ten głos tak fajnie się rozchodzi po całym rynku. I zaczynam śpiewać jeszcze głośniej, zaczynam uwielbiać Pana. Sobie myślę, jak długo mi tu pozwolą. Tak w tym śnie sobie myślę, jak długo mi tu pozwolą. Okej. Okay. Jest fajnie, kiedy uwielbiamy Pana. Nawet kiedy śpisz. Poświęcajcie Chrystusa w swoich sercach. W swoich myślach, w swoim życiu, gdziekolwiek jesteś, bo jeżeli On nie będzie poświęcony, uczczony przez ciebie, to jak zaniesiesz poselstwo? Twoje poselstwo nie będzie miało żadnej wpływu, żadnej mocy na innych, bo nie ma to poselstwo wpływu na ciebie, na mnie. A jeżeli On rzeczywiście ma wpływ na mnie, to ja nim żyję. Jeden z mężów Bożych puka do drzwi drugiego, do jego biura. To był biznesmen, chrześcijanin głęboko oddany Bogu. Ale nikt nie odpowiada. Drzwi są uchylone i wchodzi i słyszy taki płacz, taki jęk i widzi, że tam ten biznesmen leży za swoim biurkiem na twarzy przed Panem, aby się modlić i wstawiać za zgubionymi ludźmi. Żyjesz Chrystusa? Czy rzeczywiście On jest najważniejszy?
Czy go poświęcasz w swoim sercu, nie tylko na nabożeństwie, ale gdziekolwiek, w drodze do pracy, do szkoły, gdziekolwiek jesteś. Nie mówię, że musisz cały czas myśleć, bo to jest niemożliwe. Ale wiecie, od czasu do czasu kierujesz swój wzrok, aby go poświęcić, aby go uwielbić, aby go błogosławić, aby mu powiedzieć, że jest najważniejszy dla ciebie. Druga rzecz, którą on tutaj mówi, że mamy mówić z innymi z łagodnością i szacunkiem. Chrystus tylko wobec jednych ludzi był bardzo taki szorstki. Wobec ludzi zakłamanych religijnie, którzy nie dali sobie nic powiedzieć, ale wobec największych grzeszników był pełen współczucia, miłości i troski. Może nikt z nas by nie napił się z tego kubka od tej Samarytanki, którą przy studni Jakuba byśmy spotkali. A Jezus mówi, nalej mi wody. Pamiętacie, jak w domu Szymona, tego faryzeusza, przyszła kobieta i włosami, i łzami skrapiała stopy Jezusa i włosami wycierała, a Szymon tak popatrzył, gdyby on wiedział. On się czuł tak dobrze przed Jezusem, on jest taki dobry, ale ta kobieta. Moi drodzy, bez względu na to, z kim mamy do czynienia, Bóg mówi, żebyśmy mieli głęboki szacunek, żebyśmy w sposób łagodny, uprzejmy, delikatny rozmawiali z ludźmi, przekazywali to poselstwo ludziom, bo nie wiesz, w jakiej sytuacji jest ten człowiek, z czym on się zmaga, ale nadal jest godny szacunku. Nie wiem, czy możecie amen powiedzieć? Wiesz, jak mogę darzyć szacunkiem kogoś, znam go doskonale, wiem, co on robi. A jeżeli spojrzysz na to od Bożej strony, nie od swojej, że to jest człowiek, który jest w śmierci duchowej, jest zniewolony grzechem. Nawet nie wiesz, gdzie, że może tam gdzieś głęboko w różnych sytuacjach on krzyczy, Boże. Bóg nigdy nam nie odmówił szacunku. Ktoś powiedział, że człowiek nawet w piekle będzie człowiekiem. Tak jest napisane, z łagodnością, z szacunkiem, bez poniżania, bez wywyższania się, bez arogancji. I ostatnia rada, jak mamy bronić Ewangelii. A więc poświęcaj Chrystusa w swoim sercu. Po drugie, czyń to z łagodnością i z szacunkiem. Po trzecie, miej sumienie czyste przed Bogiem i ludźmi. Zdarzyło wam się wiele razy, że nie mogliście mówić. Nie byliście zdolni mówić. Nie byliście zdolni wiele dobrego zrobić. Tylko z tego powodu, że ciągle zmagaliście się z poczuciem winy, z wyrzutami sumienia. Bo zrobiliśmy źle. I dzięki Bogu za sumienie. Dlatego Paweł mówi, Piotr mówi, miejcie czyste sumienie, abyście mogli obronić Ewangelię, aby nikt wam nic nie mógł zarzucić. Abyście się nie musieli niczego wstydzić. Miej czyste sumienie. Paweł w liście do Filipian mówi tak, abyście byli czyści bez nagany na dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I mówi też tak, dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowi moim. A więc zatroszcz się o swoje życie, swoje codzienne życie i nie wystawiaj sam siebie do sytuacji, gdzie będziesz sam w sobie walczył i twoje sumienie będzie cię trzymać tak jak motyl przybity szpilką gdzieś tam do jakiejś tablicy i będzie wierzgał i chciał odlecieć, ale nie będzie miał sił. Tym jest to oskarżenie w naszym sumieniu. Nie mamy sił. Nie mamy odwagi. A więc nie bój się. Mów,
głoś. Ale pamiętaj o tych trzech rzeczach. Aby poświęcać Chrystusa. Aby dawać świadectwo z łagodnością i szacunkiem. I aby zachować swoje sumienie, swoje serce w czystości przed Bogiem. Jeżeli zachowamy się w ten sposób i te rzeczy, nie martw się o resztę. Pamiętaj, ktoś tak ładnie powiedział, chyba Loren Kenningham, który rozpoczął pracę wśród młodzieży, powiedział tak, prawda obroni się sama. Mówi tak, prawda jest jak lew, tylko wypuścisz ją z klatki, ona się sama obroni, nikt nie musi bronić lwa, trzeba się bronić przed lwem. Nasz Pan jest lwem z pokolenia Judy. Jest zwycięzcą. On wie, jak trafić do ludzkich serc. Jeżeli ja zrobię swoją rzecz, on obiecuje, że zrobi, bo on przepatruje całą ziemię, szuka, patrzy na ludzi, którzy szukają go. Ale jeśli nie ma tego, który zwiastuje, jeśli nie ma tego, który przekazuje poselstwo, co on może zrobić? Jakże uwierzą, mówi Paweł w liście do Rzymian, jeśli nie ma tego, który zwiastuje, gdyby nie było tej dziewczynki. Wiecie, zło Bóg obrócił w dobro. Źle się stało, wyrwana od rodziców. Nikt z nas by nie chciał czegoś takiego przeżyć. A jednak Bóg jest nad tym wszystkim. I to złe wydarzenie i tą dziewczynkę Bóg użył w niesamowity sposób. Będziecie może to mogli kiedyś oglądać. Ale była ewangelizacja w jednym mieście. Jedni podeszli i powiedzieli, tak sobie postanowili, że przed sklepem, sex shopem będą rozdawać ulotki i zapraszać na ewangelizację. Zapraszamy. I co ludzie kierowali swoje kroki do tego sex shopu, to oni stanowali w drodze i mówili, chcemy zaprosić na ewangelizację. I ci ludzie brali i tak szli i zawracali. Jakoś nie pasowało im, żeby tam już teraz iść. I właściciel tego sklepu zauważył, że jego interes jest narażony na straty. I najął płatnego mordercę, aby poszedł na tę ewangelizację i zabił kaznodzieję, zastrzelił go. Plan był taki, że on to miał zrobić na samym początku, kiedy kaznodzieja na początek wychodził do drzwi i witał się z ludźmi przed rozpoczęciem nabożeństwa. Zapłacił, czy tam, nie wiem, jak się tam dogadali, w każdym razie najął, wszystko było przygotowane. Ale tego wieczoru kaznodzieja się coś źle poczuł. I mówi tak, ja dzisiaj nie wyjdę do ludzi, wy rozpocznijcie, a ja później wejdę i wygłoszę kazanie. No i to był pewien szkopuł, bo ten człowiek jest przygotowany, ale kaznodziei nie ma, no i tam gdzieś usiadł wśród tym tłumia, a prowadzący mówi, staniemy, będziemy chwalić Pana. No i wyobrażacie sobie płatnego mordercę, który ma zamiar, jasny zamiar, a teraz ludzie podnoszą ręce, klaszczą i on też. Żeby się nie wyróżniać, nie zwracać uwagi na siebie, nie? To jest autentyczna historia. Później prowadzący mówi, a teraz moi drodzy, przywitajmy się z sobą, błogosławmy się. I ci wszyscy nowej były, jak dobrze widzieć. Niech cię Bóg błogosławi. A na końcu wyszedł kaznodzieja. Zaczął głosić słowo. I zrobił wezwanie. Ten morderca, jeden z pierwszych, wyszedł na środek, aby oddać życie Bogu. A koło niego ukląkł duszpasterz. A ten morderca mówi, nie mogę, nie mogę. A duszpasterz mówi, możesz. Bóg tego chce. Ty możesz to zrobić, a mówi, nie mogę. I w końcu mówi, nie wiesz, o co chodzi.
Wiecie, Bóg ma tak dziwne drogi. Jeżeli my przekażemy poselstwo, Bóg obiecuje, że On przez Ducha Świętego coś z tym zrobi, bo On ożywia Słowo. I będzie używał ciebie i mnie. I wierzmy i ufajmy, że nas użyje. Nie, podnieśmy naszą wiarę w naszych sercach, aby Kościół był budowany i dobudowywany. Na innej z ewangelizacji. Tłum ludzi. I dwóch siadło obok siebie i komentują i mówią, jak co o tym myślisz? Głoszone jest słowo, jest wezwanie, kto chce oddać życie Bogu, niech wyjdzie, obaj wstali, żeby tam pójść. Idziesz? Idę. Ale ten jeden mówi, wiesz co, ale tu jest twój portfel, bo jestem złodziejem kieszonkowym. Już Bóg działał, nie? Chciał wyjść, oddać życie Bogu, bo musiał oddać to, co ukradł. Bóg jest niesamowity. W jaki sposób On komunikuje, przemawia do serc i sumień ludzi. Ale potrzebuje ciebie i mnie.